Cześć! Jak Wam powiem ban, 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 to może Wam się wydawać, że powiedziałam to samo słowo, tylko trochę inaczej je zaakcentowałam. Ale tak naprawdę wymówiłam trzy różne wyrazy. Język wietnamski jest bowiem językiem tonalnym. Przy samogłoskach możemy zobaczyć tony, które podpowiadają nam, jak czytać daną sylabę. Takie same litery, zapisane z innymi tonami, będą oznaczać co innego. Dla przykładu. Ban, wymówiony płasko, oznacza oddział. Ban, powiedziane z opadającym tonem, oznacza stół. Ban, wypowiedziane w znoszący sposób, oznacza sprzedać. Ban, wypowiedziane z tonem pytającym, oznacza kopię. Ban, wypowiedziane niskim tonem, oznacza kolegę czy koleżankę. Ban, wypowiedziane falowym tonem, akurat nie ma znaczenia. Jest 6 tonów i dla osób uczących się języka wietnamskiego stanowią nie lada wyzwanie. Tak samo jak głoski w języku polskim typu zi, dzi, szy mogą piętrzyć trudności przed osobami, dla których język polski nie jest językiem ojczystym lub którzy nie uczą się go od dziecka. Może zauważyliście, że w pisowni języka wietnamskiego nie stosuje się znaków, które powszechnie nazywane są krzakami, chociaż rzeczywiście kiedyś się takimi posługiwano. Było to pismo, które powstało poprzez przyswojenie pisma Chińczyków i nazywało się Ciumną. Europejscy misjonarze na podstawie języka łacińskiego opracowali transkrypcję fonetyczną języka wietnamskiego. Na początku nie była zbyt szeroko stosowana. Dopiero po około 300 latach, gdy Wietnam stał się kolonią francuską, zastosowano ten nowy rodzaj zapisów w dokumentach urzędowych. Całkowite zastąpienie Chinną pismem zlatynizowanym nastąpiło w latach 40. XX wieku. Jeżeli teraz przejdziecie się po ulicach Wietnamu, to zobaczycie na szyldach czy tablicach wyrazy, których oczywiście nie będziecie w stanie zrozumieć, jeżeli nie uczyliście się języka wietnamskiego, ale za to będziecie mogli je jako tako przeczytać i rozpoznać na przykład nazwę miejscowości, ulicy czy potrawy. Podobnie jak w wielu krajach Azji, bardzo ważna jest tu hierarchia społeczna. Młodzi podporządkowują się starszym, uczeń nauczycielowi, pracownik szefowi. Nie ma uniwersalnej formy ja czy ty. Zawsze w rozmowie zaznaczamy, kim jesteśmy dla rozmówcy i kim on jest dla nas. Dla przykładu, gdy przywitam się z babcią, powiem ciao ciao ba, co oznacza w przetłumaczeniu dosłownym ja wnuczka, witam się z tobą babciu. Wietnam dzieli się na trzy główne regiony. Północ, środek i południe. W każdym z tych regionów ludzie mówią trochę inaczej. Inny jest sposób wymawiania i akcentowania wyrazów. Same słowa potrafią też być inne. Dla przykładu, na północy na miskę powiemy bat, a na południu cien. Poza tym w Wietnamie istnieje ponad 50 wyraźnie wyodrębnionych mniejszości etnicznych zamieszkujących tereny górskie. I każda ma swój dialekt. Ucząc się języków, czasem chcemy poznać taką ciekawostkę jak najdłuższe słowo. W języku wietnamskim jest to nieng. Składa się wyłącznie z jednej sylaby, tak jak wszystkie słowa w języku wietnamskim. I czasem zestawienie wyrazów zmienia całkowicie znaczenie pojedynczego słowa. Dla przykładu, słowo za oznacza cenę, słowo ci oznacza leczenie, ale zestawienie za ci oznacza co innego, tutaj wartość. Mogłoby Wam się wydawać, że język wietnamski jest trudny, ale tak naprawdę jedyna ciężka rzecz do nauczenia się to rozpoznawanie i wymawianie tonów, a cała reszta jest łatwa. W języku wietnamskim nie ma odmiany przez przypadki, czasowniki nie odmienia się przez osoby, liczby ani rodzaje. Tak ogółem cała gramatyka w języku wietnamskim jest dziecinnie prosta. Dla przykładu, żeby zrobić czas przeszły czy przyszły, wystarczy dodać jedno słowo. Em sem film, oglądam film, em da sem film, oglądałam film, em se sem film, będę oglądała film. W Wietnamie nie za wiele ludzi zna język angielski, dlatego jeżeli planujecie przyjechać tutaj na przykład na wakacje, to z pewnością warto byłoby się nauczyć kilku podstawowych zwrotów. A uśmiechy na twarzach Wietnamczyków, którzy usłyszą swój język ojczysty z ust turysty, będą bezcenne. Tymczasem, chung ta zat kaman, la kak ba da sem film ko chung ta, ba hen ga bla, ja kak bo film tiếp theo. Ciao các bạn. Alles von der.